Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Krystian Błak. Przemysław Gawin. Dzisiaj Bytowia wygrywa z Arką Gdynia 2-1, ale mimo to jest pewnie niedosyt. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to spotkanie można było wygrać bez straconego gola. Troszeczkę szkoda tego gola w samej końcówce. Trochę pechowo stracone ten gol. No tak, tak, troszeczkę pechowo, ale też ten pierwszy gol dla Bytowi podobno był nie powinien zostać uznany, bo tam piłka podobno wyszła przy tym rajdzie Klichowicza podobno za linię końcową i Klichowicz już zagrywał za końca boiska, także ten gol nie powinien zostać uznany, ale mimo wszystko Bytowia się prezentowała bardzo, bardzo dobrze i też to zostało odzwierciedlone wynikiem. Mimo tego jednego straconego gola, to myślę, że były też momenty, kiedy Arka zasługiwała na to trafienie i też na jedno trafienie nawet jej się należało, bo miała swoje sytuacje, miała swoje okazje i w końcu się to udało. Tak, Arka dzisiaj prezentowała się średnio, myślę, bo jednak głównym przyczynkiem do tego, co potrafili zrobić, były strzały z dystansu. To naprawdę dobrze prezentowali się właśnie z uderzeniami z daleka i one wyglądały dość nieźle, zwłaszcza w drugiej połowie. Tam kilka dobrych interwencji Gerarda Bieszczada, ale Arka miała trochę problemy z klejem takiej ładnej akcji, żeby wymienić kilka podań na małej przestrzeni i znaleźć się pod bramką Gerarda Bieszczada, bo to wszystkie strzały, jak mówię, z daleka. No tak, dzisiaj Arka dzisiaj większość strzałów miała właśnie z daleka, tak jak mówisz, ale dosyć bardzo groźnych strzałów z daleka mimo wszystko, mimo tego, że te wszystkie strzały bronił Gerard Bieszczad, ale sprawiały mu one na pewno kłopoty i na pewno to nie były to dla niego łatwe interwencje. I też bardzo dobre strzały zza pola karnego i na pewno to było widać, że Arka właśnie to w tym celuje, tymi długimi strzałami z dystansu. No wszedł potem Abbott, kilka minut po wejściu na boisko strzela gola na 2-1 w takiej dosyć dużym zamieszaniu w polu karnym. No i Arka ma dalej szansę, wystarczy im w rewanżowym spotkaniu 1-0 i mają awans. Znowu zaskoczył trener Tomasz Kaparski, no bo szczerze powiem, nie spodziewałem się ani Artura Formeli, a zwłaszcza Alena Polia, który przed tym meczem zagrał 137 minut w tym sezonie. No to bardzo ciekawe statystyki, a jednak i Słoweniec, i Formel w pierwszym składzie. Ja myślę, że dość spełnili swoje obowiązki, zagrali nieźle. Tak, tak. Myślę, że Formela może kiepsko wszedł w spotkanie troszeczkę, bo miał tam dosyć kilka prostych strat, kilka prostych błędów. Tutaj, ale z czasem zaczął grać coraz lepiej, natomiast Allen zaprezentował się naprawdę porządnie dzisiaj, naprawdę niezły był to jego występ, na pewno lepiej niż w poprzednich spotkaniach Michał Efir, który też bardzo, bardzo często ostatnimi czasy grał, ale widać, tak dobrze zbudowany jest to zawodnik, taki, który potrafi tę piłkę utrzymać i jest dosyć dobrze grający technicznie też i to jest taki zawodnik, który się przydaje do ofensywy. Przy na przykład takim Surdykowskim, który jest no raczej kiepski technicznie, ale no wykańcza tę sytuację. Tak no jak i dzisiaj, prawda? Właśnie, dzisiaj ten gol po zagraniu Klichowicza tylko dobił, taki w jego stylu. No tutaj nie było wielkiej finezji w tym strzale, no strzelił. To odblokowanie się w ostatnim spotkaniu dało mu z rzutu karnego wtedy. To zespół przemoc Surdykowskiego dając mu rzut karny. No mimo wszystko Surdykowski dzisiaj nie zagrał choćby tego spotkania, ale strzelił bramkę, która przybliża by to do półfinału Pucharu Polski. No tak, Krystian, ale chyba zgodzi się, że man of the match jest tylko jeden, Mateusz Klichowicz, który zagrał bardzo dobrze. Przy odrobinie szczęścia na pewno będzie się coś może ukuł w tym spotkaniu, ale poza tym dwie asysty. Sprawa tam jedna ponoć za linii bramkowej, jak już wspominałeś, ale mimo wszystko to Mateusz Klichowicz i szybkość, i zaangażowanie, i też dynamika, mobilność, no to wszystko można w samych superlatywach chyba po tym spotkaniu opisywać Klicha. Klichowicz już to nie pierwsze jego spotkanie. Od meczu ze Śląskiem Wrocław w 1/8 finału Pucharu Polski on z każdym meczem coraz to lepsze występy notuje i dzisiaj też to było widać u Klichowicza. A na pewno zawodnik kończył dwie asysty, dwie akcje, które tak naprawdę wypracował. No ale ta druga to już jest fenomenalna akcja. No tak, ale nawet ta pierwsza. Wydawało się, że wygonił siebie za boisko i podobno się wygonił, no ale mimo wszystko, że zdołał jeszcze dograć tę piłkę do Surdykowskiego, to jego szybkość, to jego tempo w rozgrywaniu tych akcji to jest na pewno coś, czego inni zawodnicy nie mają, poza Jakubem Bąkiem chyba, który też jest dosyć szybkim zawodnikiem. I na pewno dzisiaj bardzo, bardzo pomógł Klichowicz zespołowi i na pewno głównie dzięki niemu to spotkanie zostało dzisiaj wygrane. Z pewnością chyba maksyma, że jak Mateusz Klichowicz się przełamie, to się przełamie na dobre i znów
kto wie, czy ta jego forma, ta taka eksplozja, epigeum tej formy nie będzie czasem na mecz z Chojniczanką, prawda? Bo już przecież w sobotę właśnie mecz z Chojniczanką. Bytowia zagrała dobrze, też myślę, że defensywa dzisiaj nieźle usposobiona. Myślę, że bez większych błędów, no bo trudno tam winić chyba naprawdę kogoś za tę bramkę. Ale jeszcze jest ciekawa sprawa o Jakubąk, super rezerwowy po raz kolejny. Tak, podobnie jak w meczu ze Śląskiem Wrocław, tak, też wchodzi i zdobywa bramkę. W meczu z Zagłębiem Lubin, tak, to on strzelił tego gola na 1-0, gola, który dał awans do 1-8. A to szkoda z Miedzią podobnie było, też był taki no, super rezerwowy. Tak, ale tutaj też wchodzi i jakby broni tych decyzji Kamarskiego, który wpuszcza go i Bąk strzela wtedy swoje gole. No cóż, no, Bąk jest super rezerwowy, tak jak mówiłeś, ale troszeczkę dziwi momenty, że on nie gra jednak w tym pierwszym składzie, bo pomimo tych goli i dobrych występów w pierwszej drużynie, także że to może troszeczkę dziwić, ale też chyba ten skład, ta opcja, jaką wybrał dzisiaj trener Kowalski, czyli takiego ofensywnego ustawienia, zdała egzamin, bo jakby to wychodzi zwycięsko z tego spotkania. Jedzie z podniesioną głową na mecz w Gdyni, no i chyba jako właśnie faworyt tego spotkania, jako zespół z zaliczką na kolejne spotkanie, chociaż na pewno Gdynia to będzie trudny teren i na pewno będzie trudno wywieźć stamtąd korzystny rezultat, ale myślę, że Bytowia jest w stanie to zrobić. Ale myślisz, że jako faworyt mimo wszystko? Arka potrzebuje tylko jednej bramki na Macedonianie. Mimo wszystko chodzi mi o to, że Bytowia tam przyjeżdża z jednobrakową zaliczką i ten. No tak, bo właściwie to, tak jak mówiłem wcześniej, 1-0 im wystarczy, no ale dzisiaj Bytowia nie zaprezentowała się jakoś gorzej w porównaniu z zespołem, który jest zespołem ekstraklasowym, no mają patent na te ekstraklasowe zespoły. Ale z drugiej strony też trener Naciński dał pograć rezerwowym. No tak, ale myślisz, że on nie wystawi też kilku rezerwowych zawodników w spotkaniu rewanżowym? No i myślę, no trudne pytanie, ale ma trener Naciński przez sobą mecz z Lechią, a wiemy, że to jest szczególny tak, mecz. Tak, ale w poprzednich spotkaniach Pucharu Polski też wystawiał raczej... No tak, no ale klasa powiedzmy Krzo czy Borys Rominty, tak? Tak się nazywał ten klub, no to nie jest tak samo jak Bytowi. No tak, ale widać trener Naciński daje też szansę pograć w tych spotkaniach pucharowych. Zresztą na konferencji mówił, że daje się pokazać tych zawodników, którzy mają mniej szansy na grę w meczach ekstraklasowych zawodnikom, którzy występują mniej właśnie w ekstraklasie i też ci zawodnicy dzisiaj pokazali z niezłej perspektywy mimo wszystko i zagrali niezły mecz i zdobyli te bramki, która daje duże nadzieje zespołowi z Gdyni, bo na pewno było wiele, wiele trudniej, gdy Arce w spotkaniu rewanżowym no, ten awans wywalczyć, jakoś wyrwać Bytowi to zwycięstwo, kiedy byłoby 2-0 i tak naprawdę od takiego wyniku zaczynałaby się, można powiedzieć, ta druga połowa tego ćwierćfinałowego spotkania. Chciałbym się jeszcze zatrzymać na chwilę nad dwoma kwestiami. Najpierw pochwalić Roberta Mandrysza, bo moim zdaniem to dzisiaj taki król środka pola. Naprawdę trudno było mu odebrać piłkę, a sam ile razy to uczynił. Naprawdę wiele razy odbierał, przechwytywał te wszystkie futbolówki i myślę, że naprawdę dobry występ Matiego, ale druga sprawa to kolejny mecz pucharowy i kolejny raz poza kadrą meczową wszyscy młodzieżowcy. To też taka chyba już stała rzecz, jeśli chodzi o Tomasza Kowarskiego. No tak, tutaj to jest na pewno trener Kowarski. No po prostu korzysta z tej opcji, że nie musi wystawiać młodzieżowca w spotkaniach pucharowych i na pewno. Czy tutaj był potrzebny młodzieżowiec? Nie wiem, może Serafin by coś wniósł, no, trudno powiedzieć, ale... Nie no, tak samo mógł wnieść więcej Żuchowski, tak, no gdyby, tak. Gdyby gra sobie, wiesz, mógł Poczobut, no, który też nie gra. Właśnie, no, szeroka kadra. Trudno powiedzieć, kto by lepiej się sprawdził. Wydać tereny kafarskie, które preferuje w tych spotkaniach pucharowych zawodników, którzy jednak nie są już młodzieżowcami widocznie. Tak, ale co chciałbym też zauważyć, że nie pamiętam meczu, w którym by zagrał tylko jeden defensywny pomocnik, który był Robert Mandrysz. Bo zawsze ktoś do Mandrysza był dopasowany, tak? Albo chociażby Serafin. Był dosyć ultra ofensywny. Tak, a Kamil Wacławczyk to raczej rzadko grał na takiej pozycji. Raczej tak wyżej, podwieszony za Surdykowski na przykład. No właśnie i tak, ale Mandrysz spełniał bardzo dobrze swoją rolę dzisiaj, bardzo czyścił te środek pola. Można powiedzieć, że też czyścił trochę za Kamila Wacławczyka, który nie jest jakimś mistrzem odbierania piłki, ma inne zalety. Ma to bardziej ofensywny zawodnik mimo wszystko i to też było widać w dzisiejszym spotkaniu.
Natomiast ciekawe, że na ławce nawet nie było dzisiaj też Omara Monterde, który był gdzieś... To po raz trzeci rzędu nie gra Omar Monterde. Który w poprzednich spotkaniach występował, prezentował się, kiedy grał, no to prezentował się nieźle, a kolejny mecz rzędu i kolejny brak Omara nawet na ławce rezerwowych. Do składu wrócił Formela, a Omara jak nie było, tak nie ma. No nawet zagrał Alain Ploy, a nie ma Omara. To jest ciekawe, bo Omar nie jest złym zawodnikiem, no tego nie można powiedzieć, a gra ostatnio bardzo mało. I też ciekawe, czym to jest spowodowane. No i chyba powoli już trzeba skończyć, bo za chwilę może się światła zgasną i... Już trochę zgasną. No właśnie, także może już powoli kończymy. Tak jest. Trzeba podsumować to, że mamy jedną brakową zaliczkę, troszeczkę z nierosytem, bo też mieliśmy przecież akcję tam na 3-1 w ostatnich sekundach, gdzie gdyby lepiej podał Jakub Bąk, to ktoś by wyszedł sam na sam. No to też byłoby pewnie inaczej, ale mimo wszystko jest się z czego cieszyć. Po raz kolejny wygrywamy z zespołem Ekstraklasy i to buduje. Arka przegrywa w Bytowie 1-2 i jedziemy do Gdyni za miesiąc z jedną bramkową zaliczką.